kręcisz? Nie kręcę. Dzień dobry, co kręcisz? Ja kręcę całe życie. Co, Maciuniu? Czy jest pan gotowy dzisiaj zostać rowerzystą? Nie, nie byłem na to przygotowany w ogóle, nie wziąłem kasku. Uwaga, teraz ją poprawię. Jaki to jest typ roweru? Obejrzyj go dokładnie. Ten? Ten to ja już znam. To jest rower z Bikers Garage, czy jak tam Bike Garage. Ale... Jaki to jest typ roweru? Ta. Ja bym go nazwał coperem. Coporowerem. I właśnie za to zostałem okrzyczany, że to jest cruiser, że to jest cruiser, a nie chopper. Czekaj, jeszcze raz spojrzę. Oczywiście ten rower, jak patrzę na niego, to jest cruiser, gdyż ma przód krótki, a cały jest długi, więc jest to cruiser. A za chwilę ty będziesz jeździł na rowerze, który ci na chwilkę pożyczę, który dostałem od firmy, która robi portal rowery.pl, od Roberta. Rowery od Roberta? Od Roberta. Dobrze. I za chwilę wejdziemy do garażu i tam go zobaczysz, potem będziesz na nim jeździł. Chciałbym bardzo zobaczyć to, co przygotowałeś dla mnie. Zatem zapraszam. Chodźmy. No, co my tu mamy? To ja się wyprowadzam. Żegnam pana. Do widzenia. Do widzenia. Maciek, ile on ma biegów? Chyba 3. W automacie? Oczywiście, że w automacie. Bo to amerykański sprzęt. Amerykański sprzęt, automat jest w głowie. Muszę skorzystać ze stylowego sprzętu Maćka. Coś takiego, co... Pasuje do motocykla. Nie wiem, do czego służy, ale pewnie jest lepsze niż nic. Biorę sprzęt. Pusty kurczę, ty na takim wysokim fotelu jeździsz? No, proszę pani. Daj w takim razie pojeździć. No niechętnie. Jeszcze się przejadę dwa razy. Dobra. I oddam. Dobrze? To na razie jadę do centrum. Cześć. Wróciłem z miasta. Ty takiego roweru w ogóle nie jesteś w stanie docenić. Więc się zamieniamy. Ja teraz pojeżdżę. Ale jak to nie docenić? Czy ja coś złego powiedziałem? Jeszcze nie zdążyłem. Jeszcze nie zdążyłeś, ale widzę to w twojej twarzy. Wręcz przeciwnie, on mi się całkiem podoba. Teraz ja. Co ty? Na tym, uwaga, cruiserze, nie choperze, tylko na cruiserze. Żeby nikt mi nie atakował po tym. Ty to widzisz? Fajny, bo fajnie działa ta skrzynia biegów, czyli przerzutka. W ogóle fajny rower. You brother. W takim razie, skoro zostałeś, uwaga, cruiserowcem. Co zrobić? Na pedały. Tym bardziej. Co zrobić? Opowiedz mi, jak ci się jeździło? Na tym trochę bardziej specyficznie i gorzej dla mnie, na tym dużo lepiej, bardziej rowerowo. Ale przednie zawieszenie poza wyglądem nie spełnia swoich zadań. A jakie są zadania zawieszenia? Tłumienie nierówności. A mnie wytłumiło wszystko. Tobie może wytłumiło, bo mniej wrażliwy jesteś, ale wygląda to ciekawie. Tak. A co w takim razie pokazujemy po tych fajnych rowerach? No, ponieważ jesteśmy cały czas w amerykańskim klimacie, więc zapraszamy na materiał z Nowego Jorku. No, zapraszamy, a my zostawiamy rowery.
W takim razie na szybko polećmy do Nowego Jorku na nowojorskie auto show. Wszystkich witał stary, kultowy DeLorean z powrotu do przyszłości. I takie piękne ZL1 to oczywiście najszybsza wersja Camaro, nawiązująca do starej ZR1 Corvette, a obok tego Lexus hybrydowy, ale sportowy. LT500H, czyli hybryda i hybrydowe wnętrze z klasycznego drewna z nowoczesnymi materiałami. Albo gratka dla tych, którzy pamiętają kultowe GT40 Forda. Najnowsza wersja całkiem dobrze wygląda. Pewnie też dużo może. Amerykanie kochają ekskluzywną Europę, dlatego takie Maserati czy Audi i Mercedes święci tam triumfy cały czas. Ciąg dalszych relacji z Nowego Jorku w następnym programie.